Cześć, witajcie. Niestety dzisiaj okoliczności zewnętrzne nas pokonały i internet nam się zerwał i zrywał nam się kilka razy, dlatego nasz live, pierwsza część naszego live'u z Anią Ganew po prostu się nie nagrała. Natomiast później przeniosłyśmy się już na kanał Ani, na Siłę Marki, tam gdzie rozmawiałyśmy dalej o wideo marketingu i o aspektach wykorzystania wideo w swojej promocji. Tak naprawdę w pierwszej części mówiłyśmy o naszej działalności, o tym, czym się zajmujemy, o tym, że Ania jest strateżką i marketingowcem od wielu lat, natomiast ja opowiadałam o swojej działalności filmowej. O tym też możecie poczytać na naszych profilach, pewnie każdy z Was trochę słyszał już o nas. Natomiast pierwszym pytaniem, którym zajęłyśmy się, to jest to, czy warto nagrywać wideo. Oczywiście, że warto. Tutaj Ania skupiła się na tym, że już od wielu lat wideo jest ogłaszane tym narzędziem numer jeden, jeżeli chodzi o działania marketingowe, i ten rok wideo trwa już od paru lat. Natomiast ja tutaj opowiadałam o dostępności wideo, że coraz więcej z nas ma możliwość nagrywania bardzo dobrej jakości wideo bez jakiejś ogromnej ilości sprzętów. Natomiast jest różnica pomiędzy wideo sprzedażowym a wideo wizerunkowym. I o tym będziemy rozmawiać w następnej części, która również zostanie dołączona do tego wideo. Także oglądajcie dalej. Przepraszamy za zakłócenia i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś podejmiemy temat i będziecie mogli obejrzeć na spokojnie całość naszej rozmowy. Także zapraszamy do wysłuchania. Zawiesiłyśmy się na etapie tego wideo wizerunkowego i jaka jest jego rola w marketingu i czym. I jak sobie tutaj rozłożyć pomiędzy wideo wizerunkowe i sprzedażowe. I ja tylko może cofnę się te kilka zdań do tyłu. Mhm. Tak jak powiedziałam, według mnie, jeśli chodzi o sprzedaż usług takich, które sprzedają konkretne osoby, które sprzedają marki osobiste, zarówno z edukacji, jak i z takich miękkich tematów, gdzieś tam dbania o siebie, masaży, jogi i tak dalej, uważam, że wideo wizerunkowe po części jest wideo sprzedażowym, bo zastanówmy się, no jakby miało wyglądać w sumie wideo sprzedażowe w takiej kategorii. No, tak jak powiedziałam, jeśli mamy jakiś e-commerce, jeśli mamy jakiś produkt, to faktycznie to wideo sprzedażowe będzie wyglądało inaczej. A w takim obszarze uważam, że właśnie takie wizerunkowe wideo może sprzedać najlepiej, bo kupujemy takie usługi zaufaniem. To znaczy musimy zaufać osobie, która nam tą usługę sprzedaje, która później tą usługę dla nas zrealizuje. A wydaje mi się, że chyba najlepiej możemy ją poznać właśnie przez takie wideo. Materiał, który zrobiłyście z Agatą, która tam nam wskoczyła przed wyrzuceniem nas na poprzednim etapie. Materiał, który zrobiłyście z Agatą, który widziałam w weekend, który jest wideo czysto wizerunkowym teoretycznie, moim zdaniem jest również wideo sprzedażowym, bo potencjalny klient, który zobaczy ten materiał, poznaje osobę, z którą potencjalnie gdzieś tam chciałby pracować, chciałby skorzystać z jej usług. Poznaje ją zarówno pod kątem takim całkiem prywatnym, nawet mocno prywatnym momentami, ale poznaje też ją pod kątem zawodowym. Poznaje usługi, które ona wykonuje, ale też całą historię, jakby skąd to się bierze. I ja uważam, że to jest w ogóle super przykład na to, jak można zrobić wideo wizerunkowe, które będzie wideo sprzedażowym równocześnie. I tak, trzeba w nie zainwestować, ale z drugiej strony, no umówmy się, jaką ilość stories oglądamy dziennie? I czy my któreś z tych stories zapamiętamy na dłużej? No nie. Tak. No nie, tutaj jakby liczy się ten trwały kontakt, tak? Jeśli ktoś będzie miał z nami relacje praktycznie codziennie będzie nas na tym stories widywał, to jest kwestia pewnej relacji, którą w ten sposób stworzymy. Ale z drugiej strony czasami mamy możliwość dotarcia do kogoś tylko raz. I wtedy jak obejrzymy takie wideo, które trwa 5, 10, 15, 20 minut,
to wideo nam może zapaść w pamięci. To stories jednorazowe nie. Więc zainwestowanie w tego typu materiał uważam, że jest zarówno wizerunkowo bardzo dobre, ale finalnie sprzedażowo również. To ja może też wyjaśnię, o czym mówisz, bo nie każdy jest na bieżąco. Generalnie z Agatą z Holistic Touch wymyśliłyśmy kampanię crowdfundingową, jakby od strony technicznej, jak to wyglądało, na film o jej historii, tak? To jest historia dokumentalna, w której opowiada o swojej ścieżce, o tym, jak z korporacji przeszła do grania na misach, pracy z głosem, z ajurwedą i masażem. I był to 15-minutowy film, w którym podzieliła się swoją historią. Jednocześnie zobrazowane były praktycznie wszystkie aktywności, którymi się zajmuje. I to, co było najważniejsze w tym filmie, to, że on naprawdę poruszał, tak? W sensie ta historia, zwłaszcza kiedy miałam okazję zobaczyć na żywo reakcje osób na premierze, no to czasami te łzy gdzieś tam stały w oczach, więc dla mnie to jest największym wyznacznikiem efektywności wideo, kiedy on porusza, tak? Kiedy ten film porusza. I tu moim jakby założeniem za każdym razem, kiedy tworzę wideo, jest wywołanie emocji, tak? No jakby jak oglądamy filmy, to też przeżywamy różne emocje i nawet w tych krótkich formach te emocje mogą się pojawić. I to jest wiadomo, trochę takie działanie podprogowe na zasadzie kombinacja muzyki, zbliżeń, timelapsów, różnego rodzaju form wizualnych, które na co dzień nie mamy z nimi styczności, a jednocześnie takich, które sprawiają wrażenie bliskości z drugą osobą, tak? I to wiadomo, to jest od strony takiej technicznej jakby mojego warsztatu, natomiast no nie ukrywajmy, że poprzez wideo też te relacje się skracają, tak? Często jest tak, że rozmawiamy z osobami, czy oglądamy je w internecie, albo rozmawiamy sobie na Zoomie, nigdy nie widząc się wcześniej na żywo, tak? Jak myśmy miały okazję do tego doświadczyć w labie biznesowym, to później po prostu to jest tak, jakbyśmy się znały, tak? Tylko widzimy się na żywo i ta relacja poprzez wideo i poprzez poznawanie drugiej osoby dzięki imitowaniu tej sytuacji naturalnej, tak? Tak jakbyśmy siedziały i rozmawiały ze sobą, pomimo tych technikaliów różnych, które nas dzielą, to jednak tu jest ten właśnie, no nie wizerunek, tylko moim zdaniem relacja, tak? Że kupujemy później od kogoś, idziemy do kogoś, zwłaszcza w branży rozwojowej, gdzie to są zazwyczaj coachowie, terapeuci, osoby zajmujące się szeroko rozumianym rozwojem osobistym, ale w takim wymiarze, że wchodzą w naszą intymną sferę, to jest naprawdę bardzo ważne, żeby poznać tą osobę, tak? Jaka jest jej dynamika, jaki jest jej sposób mówienia, co ona ma tam w sobie. Mamy bardzo duże też wyczulone radary na nieautentyczność, tak? I od razu widzimy, kiedy ktoś gra, a kiedy to jest szczere. Zwłaszcza kiedy, tak jak w tej historii dokumentalnej, kiedy naprawdę te emocje tutaj się pokazały, a i Agata nawet miała wątpliwości, czy to nie aż za dużo tych tej autentyczności w tym wszystkim. No ale właśnie to jest ogromną zaletą wideo, tak? Tworzonego na potrzeby małych biznesów, które jest nawet czasami niskobudżetowe, nie w porównaniu do wielkich wystudiowanych reklam i tego, co widzimy w telewizji, że tam jest prawdziwy człowiek. Tam jest często ta sama osoba, która w normalnym życiu by rozmawiała z nami tak samo. No bo po co grać, nie? Bo finalnie kupujemy od osoby, tak? Nawet jeżeli to są rzeczy, zwłaszcza handmade'owe, które są o wiele droższe, wiele droższe niż tam powiedzmy fabryczne, to kupujemy taką cząstkę tej osoby, tak? To, co wkłada to serce i tą całą historię danego przedmiotu często, nie? Mhm.
Powiedziałaś tutaj, ja tylko się wtrącę z jedną rzeczą, że powiedziałaś tutaj o kwestii tej autentyczności i faktycznie ja kilka miesięcy temu uczestniczyłam w takich badaniach fokusowych, które poprowadziła jedna z naszych zresztą wspólnych znajomych i z branży takiej rozwojowej, która pytała, tam nas było, nie wiem, 8 chyba, 8 kobiet i pytała nas, co jest dla nas najważniejsze w momencie, kiedy podejmujemy tą decyzję o skorzystaniu z czyichś usług właśnie w branży rozwojowej, tak, czyli ten coaching szeroko pojęty, ale też takie bardziej te, no, wszelkie miękkie tematy w edukacji. I jakby jednogłośnie tutaj, nie było w ogóle dyskusji, na pierwszym miejscu stanęło zaufanie do człowieka, od którego mamy kupić. I teraz czasami oczywiście kupujemy od znajomych, ale zazwyczaj my nie znamy tych ludzi osobiście, od których kupujemy. A pomimo tego to zaufanie jest na pierwszym miejscu. Więc nie da się w inny sposób chyba zbudować zaufania, jak po prostu pokazać samego siebie i dać się poznać, pomimo tego, że tego kontaktu rzeczywistego, tego twarzą w twarz nie mamy. I tutaj myślę, że tak jak powiedziałaś, no ta autentyczność w tym wideo no jest widoczna. Jeśli robimy dokument, taki króciutki dokument na czyjś temat, no to raczej nie zakładam, że ktoś gra. Znaczy, no, część osób może na pewno gdzieś tam mieć też taki plan, ale no to nie jest dobry plan. To ja tutaj z perspektywy strategii marki osobistej mogę powiedzieć, że to jest marny plan, bo możemy zagrać w tym 15-minutowym wideo, ale w końcu się z tym klientem spotkamy. On przyjdzie do nas, usiądzie twarzą w twarz z nami i on sobie zweryfikuje bardzo szybko, czy to, co w tym wideo było, to była prawda, czy dograliśmy, więc no nie ma sensu, co nie? Grać w jakikolwiek sposób. No właśnie tutaj odnośnie tej gry, nie, to też jest tak, że tak naprawdę, wiesz co, ja chyba bym musiała rozłączyć się ze słuchawek, ale przypuszczam, że będzie mnie dalej dobrze słychać. Słyszeć dzieci, które są tam w tle gdzieś. Słuchać. To też jest tak, że bardzo często nie mamy obycia z tą kamerą, tak? To znaczy... O, no. Możemy być mega super autentyczne i ciepłe i przyjazne i profesjonalne w kontakcie z klientem jeden do jeden, ale kiedy przychodzi nagrywanie do kamery i to, z czym mam właśnie najczęściej do czynienia, to jest po prostu blokada, tak? Bo to coś na mnie patrzy, nie? To coś tam i to jest takie dziwne, że ja mówię, a tam ci ludzie tak we mnie się wpatrują na przykład. No. I tu jest trochę tej gry aktorskiej, tak? Na zasadzie musimy mieć świadomość wtedy swojego ciała, tak? Swojej mimiki, swojej gestykulacji, swojego tembru głosu, wszystkiego, co w nas jest, bo to są czynniki, które wpływają na to, że ludzie nas odbierają w jakiś tam sposób, nie? I ja na przykład mam tendencję do szybkiego mówienia i tutaj akurat też jakby ty mnie trochę sprowadzasz właśnie do tego poziomu, w którym da się normalnie rozmawiać, tak? W sensie, jak nie wiem, prowadziłam webinar, no to po prostu jechałam jak petarda, nie? Więc to ja sama cały czas się uczę. Natomiast w momencie, kiedy pracuję z osobami, które są zazwyczaj pierwszy raz przed kamerą, jeżeli chodzi o... No, no też jest sytuacja, kiedy już są bardziej usprzętowione te kamery i światła, i dźwięk podłączony i to wszystko... może trochę stresować, to też jest na to rada, nie? W sensie można po prostu, tak jak ostatnio w fundacji wymyśliłyśmy z Moniką Tryboń, która jest z kolei terapeutką i aktorką i prowadziła warsztat improwizacji teatralnej, gdzie przez 2 dni po prostu pracujemy nad tym, żeby oswoić się z tą kamerą, żeby zobaczyć, jak my się zachowujemy, żeby dostać feedback od innych, i jakby, żeby to łatwiej poszło, bo te bardzo często, wiadomo, technikalia są trudne, ale jeszcze trudniejsze są te rzeczy psychologiczne, tak? Czyli blokady związane z występowaniem po prostu.
A czy to na pewno, wiesz, ja mówiąc o graniu, to bardziej chodziło mi o to, że ludzie jakby chcą udawać kogoś, kim nie są, tak? Ty tutaj mówisz o graniu, czyli takim, tak na dobrą sprawę, to wyciągnięciu z tego człowieka tego, co on naprawdę w sobie ma, tylko jak siada przed kamerą, to go blokuje, tak? Ja się uśmiechnęłam, jak o tym powiedziałaś, bo my się w ogóle pierwszy raz na żywo spotkałyśmy, jak ja usiadłam u ciebie przed kamerą i pomimo tego, że ja obycie jakby z planem miałam, bo brałam udział w wielu różnych produkcjach wideo w momencie, kiedy pracowałam przez kilkanaście lat po stronie agencji. Ja świetnie wiedziałam, jak wygląda plan i mały, i duży, i tak dalej. To wszystko było super, dopóki ja sama nie musiałam przed tą kamerą usiąść pierwszy raz. I no, to jest tak, jest to taki stresujący moment, pomimo tego, że ja mam dość luźne podejście do wszystkiego i ogólnie się mało spinam, to cię spięłam. I myślę, że tak, że jeśli się bierze pod uwagę zrobienie takiego materiału wideo dla siebie samego i gdzieś tam wystąpienia przed tą kamerą, nawet na tym małym planie, co nie? W sensie jakby patrząc pod kątem takim, że to nie będzie olbrzymia produkcja, tylko jakaś mniejsza, ale siadasz i tak, i stoją ci ludzie z drugiej strony, podpinają ci jakieś tam nagłośnienie i tak dalej, i te światła są i to wszystko, to myślę, że jeśli się zastanawia ktoś nad tym, żeby takie wideo zrobić, to wzięcie udziału w takich warsztatach i taki trening trochę, co nie, przed tym finalnym, to na pewno jest okej, okay. Ale wiesz, jak sobie też tak myślę, że taki trening to w ogóle nie tylko przed takim wideo, które jeśli chcesz sobie profesjonalnie zrobić, ale nawet jeśli myślisz o tym, żeby zacząć robić takie formy wideo samodzielne, tak? Czyli to, o czym rozmawiałyśmy dzisiaj, czyli jakieś tam stories, live'y czy webinary, bo no kurde, nawet jak siadasz i zaczynasz sama do tego telefonu gadać, to się dziwnie czujesz, co nie? I wiem, że wiele osób ma z tym problem, szczególnie właśnie osób, które mają gdzieś tam swoje biznesy, nigdy się marketingiem, reklamą nie zajmowały, a tutaj nagle się okazuje, że kurde, no wymyśliłam super pomysł, mam super produkt, super usługę, no ale muszę to sprzedać, bo biznes nie będzie działał i funkcjonował, dopóki nie zacznę sprzedawać i robić na tym pieniędzy. Nawet jeśli to robię z super, wiesz, pasji i zamiłowania, no to na koniec miesiąca jednak pasuje jakąś tam kasę na koncie mieć, co nie, żeby kolejny przeżyć. I w trakcie tych dwóch edycji kursu, które robiłam, gdzie pracuję z dziewczynami nad ich strategią od samego początku, czyli od tego, że tam analizujemy ich konkurencję, określamy, kto jest ich klientem, później wyciągamy te mocne strony ich biznesów, ale w końcu docieramy do tego momentu, gdzie musimy zdecydować, okej, to ja już wiem, do kogo mówię, już wiem, co chcę powiedzieć, ale teraz, ale jak ja to powiem, co nie? I zaczynamy wybierać kanały komunikacji. I sytuacje, w których ja słyszę, no ja wiem, że tak wejść w ogóle na Instagrama, albo w ogóle zrobić jakiś cykl filmów na YouTube'a, gdzieś tam taki edukacyjny, bo jest na przykład jakaś taka branża, gdzie ta kobieta jest edukatorką w jakiejś dziedzinie, to że to w ogóle by było super i to w ogóle by było najlepsze. Ale nie, no może ja jednak zrobię bloga, bo ja sobie wolę napisać ten tekst, bo ja tutaj będę musiała usiąść i w ogóle się nagrać i tak dalej. I jakby ta obawa, nawet gdzie, wiesz, usiądziemy sobie w swoich czterech ścianach, nikt na nas nie patrzy, nikt nas nie widzi, mamy nieograniczoną ilość, wiesz, prób i tak dalej, to i tak jest ta obawa. Ja się śmieję, że ja do tej pory nie oglądam nagrań swoich live'ów, bo jak obejrzę, to się obawiam, że ja po prostu live przestanę robić, wiesz, no stories oglądam, no bo robię napisy, więc nie mam innego wyjścia, ale live'ów nadal nie oglądam, więc myślę, że taki trening przed kamerą z kimś, kto ci właśnie też te takie bariery psychologiczne, jak to powiedziałaś, gdzieś pomoże, wiesz, przełamać to takie, to poczucie wstydu, no bo to też w dużym stopniu się po prostu gdzieś tam wstydzimy. Nie do końca nam się podoba to, jakie miny robimy, jak gestykulujemy, nie lubimy swojego głosu bardzo często, to też się z tym spotkałam w wielu rozmowach z dziewczynami. A to wszystko jest, wiesz, gdzieś tam do przełamania, także myślę, że taki kurs
To jest super rzecz, nawet jeśli nie myślisz o profesjonalnym wideo, tylko tak po prostu, wiesz, chcesz się sama dla siebie przełamać i poduczyć. Tak, no właśnie ponad tym, w momencie, i to jakby mówię z własnego doświadczenia i też z doświadczenia osób, z którymi pracowałam, że w momencie, kiedy przekroczysz tą granicę tego ciśnienia, bo za tym się kryje masę psychologicznych rzeczy, to nie jest tylko właśnie to, o czym ty mówisz, nie, bo to są number one, nie, w sensie nie lubię głosu, nie lubię, jak mówię, nie lubię się oglądać, ale też, czy ktoś mi dowali, ktoś, syndrom oszustwa. A, no tak. Jakby tam jest tyle rzeczy po prostu pochowanych za tym tymi wystąpieniami, że nie dziwne, że wiele osób jakby no, ma opory przed tymi storiesami czy tam live'ami, ale ponad tym jest satysfakcja, tak? W momencie, kiedy się rozkręcimy, kiedy usłyszymy jeden, drugi, trzeci raz, że to, co mówię, jest super, tak? Że jakby liczy się to, ta nasza ekspertyza i to, co chcemy przekazać, a nie to, jak wyglądamy. Wiadomo, że dobrze jest dobrze wyglądać, natomiast jeszcze lepiej jest jakby skupić się na merytoryce i na celu, tak? Czyli celu najczęściej właśnie sprzedażowym, tak? To, co mówisz, na koniec miesiąca te wszystkie nasze działania mają się sprowadzać do tego, żeby tych klientów było więcej albo żeby nasze jakieś wyznaczone cele były spełnione, tak? I tu myślę, że różnica pomiędzy wideo profesjonalnym, a wideo, które kręcimy sobie we własnym zaciszu, też jest różnicą na poziomie wewnętrznego bezpieczeństwa. To znaczy, w momencie, kiedy sama tworzę, tak, mówię tu o osobie, która nie ma doświadczenia filmowego, no to jest masę rzeczy, które mogą nie pójść, z którymi mamy do popracowania i które musimy się nauczyć. A kiedy pracujemy, tak jak ja pracuję z osobami, kiedy nagrywam je z zewnątrz, one są prowadzone, tak? Na zasadzie ja im ustawiam światło, ustawiam, kontroluję dźwięk, dobieram obiektywy, żeby to wszystko wyglądało jak najlepiej. I tylko właśnie ta warstwa psychologiczna jest tutaj tym, nad czym najwięcej pracujemy. To znaczy, no, rozluźniam tą atmosferę, śmiejemy się trochę. Zdarzało mi się kręcić kurs wideo w peruce, żeby rozśmieszyć klientkę. Żeby ja też tutaj no, jednak mam tą już swobodę w obyciu z ludźmi i po prostu osoba, która siada sobie przed tą kamerą, bardzo często po pewnym czasie już puszcza, nie? Jakby widzę ten moment, kiedy zaczyna się flow, nie? To znaczy jest na początku taka sztywność. No myśmy akurat za krótko trochę pracowały i jednak był ten czas, ten jest taka rozbiegówka, nie? W sensie tego czasu, kiedy możemy się oswoić trochę i ty możesz trochę powiedzieć przed tą kamerą, a kiedy siadasz i od kopa po prostu musisz mówić swoją treść. Tak, u nas była szybka akcja. Tak, więc to jest na pewno rzecz, która różnicuje to własne nagrywanie pod względem nagrywania przez kogoś. No ale wiadomo, no jest to inny budżet, tak? Okej, dobrze, słuchaj, to w takim razie takie prosto z mostu pytanie. Które wideo przyniesie najwięcej klientów? Odpowiem, jak każdy szanujący się prawnik, to zależy. I marketingowiec, tak. Ale nie, to jest prawda. Wiesz co, nie ma czegoś takiego, że jest jakieś konkretne wideo, które przyniesie ci najwięcej klientów i najwięcej kasy, bo są różne usługi, różne produkty, a przede wszystkim różne grupy docelowe. I to jest to, co powtarzam cały czas i wszędzie. Nieważne, czy to jest mój klient z grupy duża firma, czy to jest osoba, z którą pracuję nad strategią i to jest działalność mała, firma często jednoosobowa. Najważniejsze jest to, żebyś wiedziała, kto jest twoim klientem. I dopiero jak wiesz, kto jest twoim klientem, to wiesz, po pierwsze, z jakich mediów on skorzysta. Czy on cię szybciej zobaczy na YouTubie, czy on cię szybciej zobaczy na Instagramie, czy na Facebooku, czy bardziej skłonny jest obejrzeć krótką formę, czy długą formę, typu webinar.
To też zależy, co sprzedajesz, bo jeśli sprzedajesz produkt, to bardzo ważny będzie materiał, który pokaże na przykład czasami detale tego produktu, a jeśli sprzedajesz usługę, to na przykład najlepiej możecie sprzedać wideo, w którym twoje dotychczasowe klientki opowiadają o tym, jak się z tobą pracowało. Jakby wiesz, nie ma odpowiedzi na to pytanie. Ja na stałe współpracuję z kilkoma firmami, które są z bardzo różnych branż. To są trzy firmy, które w ogóle jakby wiesz, branżowo nie mają ze sobą kompletnie nic wspólnego i klientów mają kompletnie innych. I zarówno w zakresie wideo, jak i wszystkich innych działań marketingowych, których dla nich prowadzę, każda z tych firm ma działania prowadzone kompletnie inaczej. Kompletnie, bo mają innych klientów. Więc tak, chciałabym jako super w ogóle podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania powiedzieć: najwięcej i najszybciej sprzedawam wideo zrobione w taki sposób i opublikowane tu i tu, ale no niestety nie jestem w stanie. Tak jak powiedziałam dzisiaj, jeśli masz produkty, to tak, to oczywiście, że wideo pokazujące też ciebie jest ważne, bo jednak lubimy, jeśli to jest handmade, wiedzieć, od kogo kupujemy, to nam też trochę jakby daje podstawę do tej wyższej ceny, o której powiedziałaś. Ale z pewnością to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Uważam, że wideo wizerunkowe, jeśli chodzi o marki osobiste, sprzedaje na pewno. Na pewno, dlatego że tutaj nie sprzedajesz produktu. I mówiąc produkt, mam też pod tym produktem też używam, uznaję usługi, tak? Nie chodzi tylko o produkty takie rzeczywiste. Więc. Czyli powiedziałam, ale nie odpowiedziałam. Nie, ale to jest jasne, wiesz, ja cię trochę podpuszczam, no bo sama sobie zdaję z tego sprawę, że... Że nie ma odpowiedzi. Że nie ma jednej odpowiedzi, ale wiesz, no jakby zaskakujesz mnie czasami ze swoimi odpowiedziami, bo wchodzisz w to głębiej niż ja, bo tak naprawdę w momencie, kiedy do mnie zwraca się osoba, potrzebuje wideo, to ja analizuję jego działalność, tak? W sensie co mu jest potrzebne i oni często też już mają mniej więcej pojęcie jakby co chcą. Czasem jest tak, że wiesz, mówią potrzebuję po prostu wideo, bo potrzebuję na stronę internetową, a jest tak, że potrzebuję mam konkretną usługę i chcę ją zobrazować, tak? Więc to jest druga część, druga strona, ale z tego, co mówisz, no to widzę, że to jest jakby nieodłączne, żeby w momencie, kiedy decydujemy się na działania wideo, żeby przede wszystkim zrobić sobie taką strategię pod kątem tego, kto jest naszym klientem, analizę na początek i później no jednak właśnie, bo wspomniałam o tej strategii, bo ty zajmujesz się właśnie uczeniem ludzi, jak mają sobie tą strategię zrobić, nie? We własnym zakresie. I to wideo jest tym elementem, tak? To nie jest, jakby nie buduje się chyba całej strategii na tym, że będę się tylko i wyłącznie pokazywać w internecie, tylko jednak są skorelowane do tego inne działania. Na pewno. Na pewno, szczególnie jeśli na przykład stawiamy na YouTube'a i chcemy, jakoś musimy jeszcze skierować ruch na tego YouTube'a. Z jednej strony YouTube jest super, jeśli chodzi o materiały edukacyjne, dlatego że wyszukiwarka YouTube to jest druga pod względem popularności wyszukiwarka w sieci, czyli najwięcej zapytań wpisujemy w Google'a, a jak nie wpisujemy w Google'a, to wpisujemy wyszukiwarkę YouTube'ową, więc na pewno jakąś część ruchu mamy z tego. Ale dobrze jest też jakby dograć wszystkie nasze inne kanały komunikacji, które będą nam tam ludzi na tego YouTube'a ściągały, po to, żeby ten ruch sobie gdzieś tam generować jak największy. Ale najważniejszy, narzędzia narzędziami, ale najważniejszy jest to, co powiedziałaś, klient. I jakby w ogóle uważam, że nieważne, czy ktoś ma swoją strategię marketingową, czy tam, nie wiem, komunikacyjną, czy sprzedażową, zwał jak zwał, bo jakby różne są definicje, ale czy ktoś ma opracowaną swoją strategię, ale nawet jeśli tej strategii na ten moment nie ma i gdzieś tam nie widzi przestrzeni na to, to pierwsze,
co powinien zrobić, to określić swoją grupę docelową i klienta. Bo jak nie wie, kto jest jego klientem, to nawet jeśli prowadzi sobie te działania takie ad hocowe i tam, nie wiem, jest na Facebooku, jest na Instagramie, bo wie, że to są takie jakby najszybsze i najłatwiejsze do ogrania kanały komunikacji, ale nie wie w ogóle, do kogo on mówi i to nie wie, co ma mówić. I to jest takie przepalanie energii, z którym się spotykam bardzo często, bo się zdarzają takie sytuacje, że ktoś mówi, że kurde, wszyscy tutaj piszą i mówią, że trzeba być tak aktywnym i w ogóle na bieżąco. Ja wrzucam te posty, ja kręcę te wideo i tam live robię i w ogóle i jakby nie mam przyrostu klientów. No okazuje się, że po prostu problem polega na tym, że ten cały komunikat, który był tworzony i wiesz, dużo pracy w to jest włożone, czasu, to on nie trafiał do klienta, bo jakby nie mieliśmy do końca świadomości, kto jest naszym klientem. Także to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć z jednej strony, jaki jest nasz cel, jeśli to wideo robimy, ale z drugiej strony mieć też taką świadomość, kto usiądzie po drugiej stronie i kto to wideo będzie oglądał, żeby dopasować to wideo do tego człowieka, który je będzie widział. No, od razu mi się masa pytań nasuwa, ale myślę, że chyba nie będziemy drążyć też dzisiaj już tak bardzo tematu z uwagi na to, że jakby miały założenie było krótki live, bo tak naprawdę później jest kwestia związana z tym, że możemy mieć różnych odbiorców, tak, a wideo jedno. I jeżeli chodzi o wideo promocyjne, więc to wtedy jakie kanały. Ja myślę, że chyba czas, żebyś powiedziała o tym swoim kursie w takim razie, żeby móc trochę ukierunkować osoby, które no właśnie chcą tworzyć i potrzebują tego, czują, wiedzą, potrzebują, ale nie chcą też przepalić właśnie tej energii i robić miliarda rzeczy, zwłaszcza przy małych biznesach. Znaczy ja mam poczucie, wiem o tym, że wiele osób, które ma małe biznesy, to dla nich w ogóle strategia marketingowa to jest coś, co jest dla dużych graczy, dużych firm i w ogóle po co mi to i jest takie poczucie i nie dziwi mnie to, dlatego że faktycznie tak było, że te strategie marketingowe to jest taki produkt, który się zamawiało w agencjach i ono kosztowało kupę kasy i małe firmy, a już na pewno nie działalności jednoosobowe się na to nie decydowały. A ja wychodzę z założenia, że nawet ten najmniejszy biznes potrzebuje wielkiej strategii i to w sumie to ten najmniejszy biznes od tej strategii potrzebuje najbardziej, bo nie ma wsparcia całego działu marketingowego, który będzie testował różne rozwiązania, czasami nawet strzelał w ciemno i tak dalej, tylko jest jedną osobą, która sama bierze na siebie wszystkie te działania związane z marketingiem, z reklamą. I ta osoba nie ma czasu na to, żeby popełniać błędy i nie ma budżetu na to, żeby te błędy popełniać. Tutaj te działania naprawdę muszą trafiać w punkt. Stąd, tak jak mówiłam wcześniej, stworzyłam kurs Siła Twojej Marki. Ten kurs zakłada 6-tygodniową pracę, gdzie przerabiamy wszystkie możliwe tematy, czyli tak jak mówiłam, tą grupę docelową, która jest w ogóle pierwsza i najważniejsza dla mnie, ale analizujemy też wspólnie konkurencję, opracowujemy takie najważniejsze wyróżniki marki, to jak ma o sobie mówić, na jakie problemy i potrzeby klienta odpowiada, więc to, o czym mówiłam, że czasami przepalamy tą energię, bo nie wiemy, do kogo mówimy, albo nie wiemy, co mówić, żeby do niego trafiło, to wszystko tutaj w tej strategii ogrywamy, dopasowujemy narzędzia i te kanały komunikacji, tak? Czy to ma być wideo, czy to ma być blog, czy to ma być newsletter, czy a może wszystko tylko, że w małych obszarach. No i kończymy harmonogramem działania na pierwszy miesiąc. Co jest najważniejsze, to to, że to nie jest tak, że ja udostępniam materiał merytoryczny i zadania i heja, lećcie z tą strategią, tylko jesteśmy razem przez te 6 tygodni, wszystkie etapy strategii są przeze mnie, ze mną konsultowane, pracujemy w grupie, ale małej grupie, maks 5 osób i ta grupa też jest dużą siłą, bo tutaj spotyka się zazwyczaj 5 kobiet, które mają bardzo podobne problemy, bardzo podobne wyzwania i one sobie też bardzo dużo nawzajem pomagają. Więc ja jestem takim feedbackiem i wsparciem merytorycznym, bazującym na tym całym doświadczeniu, które zebrałam w zakresie marketingu i strategii, ale tutaj też grupa duże fajne wsparcie daje, także
Startuję w przyszłym tygodniu z nową edycją. Mam jeszcze miejsca, zapraszam. Także wszystkie szczegóły są na siłamarki.pl. No i cóż, jeśli ktoś ma ochotę jeszcze dołączyć i stworzyć strategię ze mną i nie przepalać tej energii i czasu na te działania takie rzucane trochę na czuja. Czasami się ten czuj sprawdza, pewnie, że tak. Czasami też, wiecie, no na czuja możemy gdzieś trafić bez nawigacji i mapy, tylko ile objazdów zrobimy po drodze, no to nasze, co nie? To jakby nawiązując do tej analogii, kiedyś się jeździło bez GPS-a, tak? Miało się papierowe mapy, ale tych dróg było o wiele mniej. I tak to jak prawda. Tych kanałów jest naprawdę tyle, że no, jak mamy coś ważnego do wypromowania i przychodzi moment, kiedy nie mamy wypracowanych ścieżek, zwłaszcza na początku, no to jest po prostu szaleństwo, w sensie działanie na hura i sama to znam. I dlatego no na pewno gorąco, gorąco polecam twój kurs, bo ja też mam w tym swój interes, tak? To znaczy, jeżeli osoby będą tutaj już wiedziały, co chcą robić i będą miały czystszą głowę do tego, żeby spokojniejszą głowę do tego, żeby spokojnie te swoje działania wdrażać, to wideo prędzej czy później przyjdzie, tak? I na pewno będzie taki moment, kiedy albo będziecie chciały tutaj poćwiczyć, albo będziecie chciały nagrać to profesjonalnie i wtedy zapraszam do mnie. To jest na pewno ogromny plus, kiedy już wiecie, co chcecie z tym zrobić, bo dla mnie to też jest frustrujące, kiedy klienci mają to swoje wideo, ale ono nie ma przełożenia dla nich, tak? To znaczy wrzucają swoje kanały i tyle, nie? Ja ile mogę, tyle zrobię, tak? Gdzieś tam na końcu dajemy call to action, gdzieś tam daję wskazówki pod kątem tego, jaka jest większa efektywność wideo, kiedy coś tam, na zasadzie do jakiego medium, jak je wrzucić. Natomiast no, jakby esencją tego, co robię, jest jednak tworzenie dla innych. I no i zwłaszcza w momencie, kiedy się wydaje naprawdę no, duży budżet, jak na początek często to są zarobki, które generujemy w ciągu jednego miesiąca, nie? Więc wyłożenie takiego budżetu na wideo musi być już przemyślane. I wiadomo, też oferuje opcje, które, tak jak wcześniej wspominałam, te historie dokumentalne, które są tutaj realizowane w ramach crowdfundingu i wtedy bo jeszcze bardziej zwiększa się efektywność działania tego wideo, ponieważ wtedy kampania jest długofalowa i ludzie najpierw nas, osoby, z którą pracuję, uznają jako bohatera, jako kogoś, kto chce przekazać coś więcej, aniżeli tylko sprzedać swoje usługi i tutaj już zaczyna się cała ścieżka, natomiast no jednak nie musi wykładać tych pieniędzy ze swojej kieszeni, tylko wspiera się też osoby, które są ciekawe tego, co mamy do przekazania. No, ale to jest w ogóle super opcja. To jest super opcja. No, także dla wszystkich, którzy poczują, że mają jakąś fajną misję w tym swoim, fajną historię, tak? Fajną. Może być niefajna, bo zazwyczaj te niefajne historie sprawiają, że lądujemy tam, gdzie lądujemy. I bardzo często jest tak, że po prostu mamy już tak serdecznie nam dokopało, że i mamy dość, że po prostu zaczynamy robić coś innego i idziemy w ten rozwój osobisty albo tę branżę kreatywną, dlatego że po prostu tam jest coś, czego nie było w tej normalnej pracy, nie? Więc te historie są naprawdę ciekawe i ogromnie lubię pracować właśnie z takimi osobami, które pokazały odwagę często, pokazały determinację do tego, żeby zrobić coś innego
i to daje też, ma bardzo duży wpływ na innych, tak? Bo wtedy robi się ta druga warstwa biznesu, tak? Nie tylko ta warstwa związana z standardowym generowaniem przychodu, tak? Utrzymaniem się i jeszcze tam pracą z pasji, ale również dokładaniem takiej cegiełki do, powiedzmy, takiego kolektywnego doświadczenia, to znaczy, że dzielimy się swoim doświadczeniem i osoby mogą z nim rezonować albo nie. To znaczy, że jeżeli ja mam swoje doświadczenie takie, że nie wiem, miałam wypalenie zawodowe i druga osoba mi o tym opowiada, to widząc, że ona zrobiła coś z tym i potrafiła zmienić swoje życie, mogę poczuć się zainspirowana do tego, żeby swoje życie zmieniać, że może być lepiej, że nie muszę być w czarnej dziurze i nie lubić swojej pracy na przykład, nie? Więc to są takie przypadki. To jest właśnie dokładnie to, o czym powiedziałam wcześniej, czyli określenie swojej grupy docelowej. Bo określenie swojej grupy docelowej to nie jest kwestia tego, że to jest kobieta z dużego miasta w wieku 30-50 lat, tylko to jest właśnie określenie jakby kwestii też doświadczeń życiowych tych ludzi, wartości, czyli to, o czym powiedziałaś. Jeśli ja sama przeżyłam wypalenie zawodowe i ktoś mówi do mnie, słuchaj, no ja też tam byłam, wiem, co wtedy czułaś i w ogóle, wiesz, dla mnie to i to było pomocne, no to z automatu taki przekaz do ciebie trafia, wiesz, zupełnie, zupełnie inaczej, na dużo takiej, wiesz, głębszej płaszczyźnie, co nie? No, także naprawdę to, co mówisz, grupa docelowa jest ogromnie ważna, do której trafiamy i do niej dobieramy środki wideo marketingowe, które chcemy, do których, poprzez które chcemy do nich dotrzeć i spowodować, że nam zaufają i że przyciągną dokładnie te osoby, które będą tymi naszymi, jestem po Twoim wykładzie, więc na pewno nie idealnymi klientami, tylko tymi, którzy po prostu przyniosą nam satysfakcję i zakupią nasze usługi i będą je polecać dalej w idealnym przypadku. Natomiast no, nie ma co na siłę robić wszystkiego każdym możliwym sposobem i się wypalać. No, dokładnie. Super. Myślę, że wyczerpałyśmy na dzisiaj temat, choć... Też tak myślę. Na dzisiaj. Na dzisiaj, bo się otworzyło 5 innych. Już mi się otworzyły tutaj klapki na inne możliwości. Także co? Bardzo dziękujemy Wam, że byliście. Dziękujemy. Może Ty jako teraz host tego... Aha, ja jestem hostem, to się zmieniło. Tak, to ja tak. Bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że z nami byliście pomimo naszych jakichś tam technicznych dzisiaj ten problemów, ale szczęśliwie udało nam się zrealizować temat do końca. Super. Nagranie będzie dostępne na IGTV, a u mnie na Młodzikowej i u Ani na Sile Marki. Także będzie można sobie jeszcze raz spokojnie odsłuchać. Dokładnie. Dzięki wielkie. Dzięki Aneta. Pa. Dziękuję.